No to witajcie. Dzisiaj na stole ZK-140T trzeci egzemplarz, tak? Drugi egzemplarz od tej samej osoby, która wysłała pierwszą Zetkę, wielkie podziękowania. Tak, postanowiła mieć ta osoba kolekcję Zetek i kupiła drugą sztukę, tak? I jeszcze trzecią sztukę. Tamta fajnie działa. Tak, więc wielkie podziękowania za udostępnienie Zetki do przeglądu. A dzisiaj mamy Zeteczkę 140T, tak jak ostatnio. No i generalnie w jeszcze lepszym stanie, bo wygląda na to, bo tu jakieś ślady plomb, że była po takim wstępnym serwisie czy przeglądzie jakiś czas temu. No, więc zobaczymy, co tu będzie, bo może się okazać, że tylko tak naprawdę drobna konserwacja i wszystko będzie śmigać jak nowe. No i słuchajcie, tak, taśmę mam i teraz, jakby to powiedzieć, zakładamy. To jest ta sama taśma serwisowa, co poprzednim razem. Tak, ja sobie ten kawałek taśmy zrobiłem jako tak zwaną serwisówkę do sprawdzania magnetofonów szpulowych. I zobaczcie, bez problemu się nawinęła. I teraz jedziemy, odpalamy. Podłączony do sieci. I patrzcie, już pracuje zmyłka, bo nie ma żarówki podświetlenia wskaźnika. Tak, trzeba będzie założyć nową. Wymienić. O, patrzcie, paski stoją dęba. Nie ma. Widzicie, ten serwis musiał być dawno, dawno temu, bo o, tu gra. Ale patrzcie, jak czyściutko. Widać, że ktoś chyba zadbał o ten sprzęt. Był kupiony, tak, w takim stanie. Nie trzeszczy. Tak, więc potencjometry czyściutkie i nie trzeba ich konserwować, bo jest, nie trzeszczy, nie przerywa. Dobra, ścieżki działają, bo to było na dwie ścieżki na Damie Pik nagrywane. Tak. Czy dźwięk jest? Nie ma. Patrzcie, pasek już rzuca taśmą. Dobra, tak ledwo przewija, ale jak się rozkręci, to przewija. Dobra, tak tutaj zapis zobaczymy. Reaguje, bo słychać w głośniku. Głośnik działa, licznik jeszcze, o dziwo, też działa. No, no dobra, no to bez gadania zaczynamy rozbiórkę. Zobaczymy, kto co w środku zostawił. Tak, okej, tutaj tak. I generalnie jedziemy z rozkręcaniem tej maszynerii. Odłączymy od sieci. Tak, tu potencjometry na zero. I zobaczymy, to co zostawił w środku po tym całym zamieszaniu tutaj. Potencjometry, to jak nie trzeszczą, to raczej one były konserwowane chyba. Tak samo kondensatory. Rozmawiałem z właścicielem i generalnie nie wiem. Chyba powiedział, że jeżeli będzie ok, nagrywał i ten to zostawiamy tak jak jest. Dobra, ale czysto. Patrzcie, i głowice nawet jeszcze nie zabrudzone. W idealnym stanie. Ten magnetofon. Hyc. Patrzcie, no wreszcie Zetka, która jest w stanie książkowym, można by powiedzieć. I patrzcie, i zaczepy, te zaczepy tutaj w obudowie są obydwa kompletne. Tak jak w tych poprzednich i w tej mojej była wyłamana. Tak tutaj jest pięknie i głośnik jest ładny i wszystko tutaj jeszcze leśni, powiem wam szczerze. Ktoś chyba czyścił. Dobra, paseczki są sfatygowane już. Tak więc zaraz sobie je zdejmiemy. Kondensatorki są
No, Elwa, ale widzę, że musiała być jakaś dobra, bo gra czyściutko. No i cóż, przełącznik ścieżek jest sprawny. Dobra, no i patrzcie. Pyk, włączamy. Paski lecą, ale takie porozciągane, więc on tak średnio, ale kręci, patrzcie. Kręci, tak. Pyk, teraz się kółeczko przewijania załącza, ale hamuje, bo pasek już tak nijak pracuje. Teraz patrzcie, tutaj taśmę założymy, zobaczymy. Lekko przybrudzona głowica, ale to wiecie, kwestia taśmy, to się po prostu doczyści to. Tak. Proszę, i filc też jest ładny na głowicy, widzę, że czyściutki. O. Pięknie gra. Powiem wam, że perełka. I taką zabawę to ja rozumiem. Dobra, przewijanie w miarę chodzi. Ciągnie, ale się jeszcze rozkręca. Dobra, i tu widzę, że luźno lata ta pokrywka, żeby ten przełącznik. Zresztą tu był wsadzony taki bolec, tak, dzięki któremu to nie wypadało. Będzie tutaj zrobić coś, żeby to było na stałe, a nie taka prowizorka. To jest jedno, co chyba ktoś zrobił tak byle jak tutaj. A reszta jest spoko. Dobra, zaraz słuchajcie, będziemy zdejmować płytę tylnią i będziemy się dzisiaj zajmować demontażem pasków napędowych. Dobra, to tak, pierwsze co zrobimy, odłączyłem już od sieci magnetofon, to zdejmiemy sobie ten wskaźnik wysterowania. Patrzcie, on jest na starym pasku napędowym. O, ale to tak we wszystkich zetkach. I patrzcie, i mamy dostęp do żarówki. Żarówka zaraz pójdzie do wymiany, tylko nie wiem, jak ona tutaj jest przymocowana. Czy ona jest przylutowana? Czy co tu się dzieje? Będziemy ją rozlutowywać, tak? Będziemy ją rozlutowywać i będziemy montować. Ja mam cały, może się uda, bo ja mam cały wskaźnik, więc może nie trzeba będzie całej tej żarówki roztegowywać, tylko przełożę cały wskaźnik wysterowania od razu, bo mam jakieś zetki. No więc zaraz to zobaczymy. Tak, tu żarówka jest jak coś, wystarczy ją. Tutaj są dwa luty pod blaszką, wystarczy je rozlutować i jest bezproblemowy dostęp. A jak ten wskaźnik potem siedzi tutaj, siedzi tak. I dobra, i jedziemy tak. Wymienimy sobie żarówkę. To tak, generalnie trzeba tutaj podważyć delikatnie. Pod płytką jest zatrzask. I patrzcie, jak podważę tu zatrzask, tak, to wychodzi cała płyta. Płytka wskaźnika. Dobra. I teraz tu mamy dwa lutowania, dwa druciki do żarówki. I teraz generalnie zaraz będziemy je demontować. Dobra, żarówkę wysuniemy, jak wylutujemy druciki. Tak, tu mam drugi wskaźnik, też już mam, jak widzicie, płytkę wysuniętą. I teraz tak, bierzemy sobie, nagrzewamy lutownicę i będziemy zaraz tutaj tą płytkę będziemy przelutowywać, jeżeli chodzi o żarówkę. Patrzcie, i tak już się rozgrzało. I teraz tak, wylutowujemy te drutki, tak, żarówki, hyc, okej, dobrze. I patrzcie, żarówka wylutowana i teraz zaraz będziemy, o, kończy mi się nie miejsce, tylko bateria w aparacie. I teraz zaraz przełożymy bateryjkę, ale zaraz wylutujemy z tego drugiego wskaźnika i przelutujemy tą
żaróweczkę. I patrzcie, żarówkę wkładamy, tak jak była, do wskaźnika. Zobaczymy, czy to problem z żarówką, czy to problem gdzieś w elektronice siedzi. No, czy chyba żarówka, no, zobaczymy. Dobra, tak. Czekajcie, tak, i teraz musimy ją tutaj wlutować na miejsce. Dobra, jeden drut. Tak, jest przylutowany, ouć, gorące. Płytka się nagrzała. Dobra, teraz bierzemy drugi drut. Kurczę. Podciągamy. Tak. Czemu takie gorące i czemu mnie tak wzdryga, bo złapałem tu za to lutowane. Przypadkowo. Dobra, tak. I teraz drugi drucik trzeba ciągnąć do drugiego miejsca, tak? Tylko zobaczymy, czy będzie go, go trochę odprostuję, zagnę i dopiero wtedy jakby to powiedzieć przylutuję go tutaj. Dobra, i żarówka jest zmieniona. Dobra, wkładamy płytkę we wskaźnik, tak, i zobaczymy, czy to coś dało, czy nie dało. Tutaj się wkłada, o, hyc, tak, musi kliknąć i zobaczymy, nakładam tu. Czekajcie tylko, czy drutki przylutowane, tak, dobra, poprawnie. No i patrzcie, założony, jeszcze nie opleciony, no ale próba generalna być musi. Patrzcie, świeci na żółtawo, tak, czyli żarówka wymieniona. Jak najbardziej, jak widzicie, żaróweczka jest na środku, tak, więc cały jest oświetlony wskaźnik. Dobra, i teraz tak, odłączamy z sieci. Tak, tu się przestało kręcić i teraz musimy opleść gumką. Zobaczymy, jak to tam, czy tam paskiem, nie wiem, co to jest. Dobra, zaraz tutaj ogarniemy. O! Tak. Dobra, tak. To jest jedna strona. I druga strona. Pyk, pyk. I jak widzicie, to już ładnie się trzyma, nie wypadnie. To jest takie, wiecie, zagranie, nie ma czym przykręcić, to opleśmy gumką fabrycznie, będzie spoko. Trochę mnie to śmieszy, ale dobra, jest ok. Dobra, i teraz słuchajcie tak, jak już jesteśmy tu z tej strony, to chyba zajmiemy się smarowaniem i czyszczeniem. Tak, żeby już tylko dobrać się do drugiej strony i paseczki wymienić. I wyczyścić ewentualnie listwę, odczyt, zapis. Tak, ale teraz tak, krótkie smarowanie. Chodzi delikatnie i ładnie. Dobra, teraz tak, przełącznik trybów trzeba przesmarować. O. Tak, tą dźwigienkę, bo ta dźwigienka fabrycznie powinna być smarowana, ale widzę, że tu nie jest. Dobra, tak. Przełączamy na drugi tryb, żeby posmarować. Tak. I patrzcie, podziwiajcie, kolejna niespodzianka. Druga plomba, tak, jak widzicie, już troszkę straciła swoje właściwości, ale generalnie gwarancja 24 godziny. Widzicie, jakieś firmy? Lombard, aha, okej, okay. Czyli z Lombardu ten sprzęcik pochodzi. Dobra, tak. Tak, teraz tutaj odkręcamy. Żeby przydźwięk był w zetce mniejszy, albo żeby go w ogóle nie było, to tu
Zaraz wam pokażę, ops, lecą śruby, zaraz je podniosę. Musi być ta sprężynka nasadzona na plastik. Tu jest taka, zaraz wam pokażę, metalowe wyścielenie, takie aluminiowe, czy nie wiem co to jest. I generalnie jak tego nie ma, albo nie styka, to generalnie ten przydźwięk się nasila w tych magnetofonach. Ale jak to jest, to albo jest minimalny, albo w ogóle go nie ma, w zależności od modelu. Patrzcie, tutaj jest ta sprężynka, ona styka z tym aluminiowym wyścieleniem, tak? I tak samo z drugiej strony, na obudowie ten drugi, co jest podłączony, tak samo funkcjonuje. Dobra, widzę, że ktoś tu już wcześniej musiał być, bo śruby delikatnie odstają. Więc to tak. Dobra, śrubki od obudowy podniesione, to możemy zabrać się za tutaj przeczyszczenie. Listwa nawet niczego sobie do przekonserwowania, ale widzę, że jest czyściutka w miarę. Dobra, to tak, paseczki na początek, tak, zdejmujemy i dostaniemy się tu do paseczków i zaraz będziemy dalej tutaj ogarniać temat. Patrzcie, delikatnie. Trzeba było się zaprzeć, bo trochę powyrabiane te śruby. I zobaczcie, i jest otwarcie do paseczków dostęp. Tak, jedna śruba, druga śruba. Ściągamy. Tak, tu jeszcze ślady smaru są. Oczywiście już takiego trochę zapyziałego smaru. I patrzcie, i teraz tak, zdejmujemy. Standardowa operacja, paski napędowe ściągamy z tych kółek. Tak, te są stare, to już idą bez problemu. Jutro albo dzisiaj planowo dojdą paski do paczkomatu. Okej, to już standardowa procedura, ale wiecie, jak już pokazuję całe serwisowanie, to wam pokażę, czy tam konserwowanie, to pokażę wam całość. Dobra, tak, i od razu mam papier, to wytrzemy ten stary smar. O. Tak. I wycieramy tutaj z tych zakątków tej blachy. Dobra, tak. I teraz patrzcie, przykręcimy sobie tą blaszkę, żeby nie bujała się na lewo, na prawo. Dobra, smarowanie, tak, osiek i tym podobnych rzeczy. I zaraz będziemy, słuchajcie, tu na liczniku będziemy doczyszczać te elementy elektroniczne i jutro wpadną paseczki i myślę, że to będzie krótka konserwacja, tak, ale jakby to powiedzieć, takie też się zdarzają. Dobra, słuchajcie, były 3 dni przerwy, bo musiałem poczekać na paczkę z paskami napędowymi. Doszły, jak widzicie, tutaj w paczuszce. Tak, 3 dni równo szły. Zamówiłem w poniedziałek, doszły wtorek, środa, czwartek, doszły w piątek. Tak, nawet 4 dni można by powiedzieć. Powiem wam, że ja to pocztą nie lubię zamawiać, no ale jak mus to mus, czasami trzeba. No i słuchajcie, tak, doszły paski, tak. Tyle i na nerwów szargane to moje. Kupiłem jeszcze kontakt i generalnie zaczynamy z grubej rury, bo trzeba przepłukać styki, tak, bo ogólnie cała listwa zapisodczyt jest czysta, tylko trzeba przepłukać te styki, wiecie, żeby to jeszcze lepiej kontaktowało. Tak, standardowa procedura u mnie. No.
Dobra. Dobra, i teraz przechodzimy wyżej. I tutaj trzeba teraz, tak, każdy styk z osobna. I słuchajcie, tak, listwa przemyta, to zaczynamy żmudny proceder. Miejmy nadzieję, że tu figli nie będzie płatał mechanizm z zakładaniem pasków, tak jak ostatnio, że się wyginały te paski i nie dały się założyć normalnie. Zakładamy paski napędowe, odkręcamy obejmę, tak, naszą dobrze już znaną. Bierzemy paczuszkę. Tak, zamówiłem dwa, bo pasek licznika sobie dobierzemy, bo taki akurat mam. Ok. Dobra. I teraz słuchajcie, tak. Najpierw wpychamy pasek główny, tak, a potem będzie pasek talerzyka. Smarło, tak. To już Wam w przyspieszeniu pokazałem ten proceder całego zakładania pasków, tak. Łatwo nie jest z tym dużym paskiem, bo on się potrafi zsuwać z tego koła podczas zakładania. Niemniej jednak metoda czterech palcy, dwóch rąk i głowy na karku działa. Dobra, tak, nakładamy. Ok, szybkie zdjęcie, że blaszka ma, smar, dobra, i wkładamy na miejsce, przekręcamy na śruby, czekajcie, tak, tak, dobra, przekręcamy, o, na śruby tą obwolutkę. Dobra, słuchajcie, dobrany pasek licznika zakładamy na talerzyk i na licznik. I za parę chwil, za chwil parę, jak to się śpiewało. Jak nie będziemy śpiewać, że weźmiesz w plecach swojej gitary itd. itd. Weźmiemy, przystąpimy do sprawdzania, nagrywania i odtwarzania na tym magnetofonie. Ale najpierw zakładamy tył obudowy, bo już z tyłu wszystko chyba mamy gotowe. Tak, patrzcie, tu jest na czerwono naszkicowana jakaś jedynka w środku. Nie wiem, czy to kwestia, że to jakiś serwis pozostawił, czy to była jakaś fabryczna robota. Nie wiem, do czego ta jedynka się odnosi. Tu sprężynka założona. Tak. Dobra. No to zakładamy ukrywkę. I będziemy zaraz sobie tutaj, jakby to powiedzieć, dziergać zamykanie tego, tej obudowy. Śrubki mam tam na kolumnie głośnikowej. Będę po nie musiał podejść zaraz. Dobra, słuchajcie. Teraz tak, czyszczenie głowic, rolek, wałka przesuwu, tak. Raczej rolki i wałka przesuwu. Głowica nie wygląda na zajechaną, wręcz bym powiedział, że na brudną. Delikatnie, bo to wiecie, różne taśmy odtwarzało, widzicie.
Syfak po prostu delikatny jest, ale fabrycznie ustawione skosy. Tak. Więc nie będzie tutaj ustawiania, miejmy nadzieję. Będzie to wszystko fabryką jeszcze pachniało. Tutaj głowica kasująca. Dobra, a na wałek sobie weźmiemy już nowy patyczek. I rolkę wymontujemy zaraz. Dużo mnie osób pyta, czy wymontowanie rolki nie wiąże się potem z tym, że ta taśma jest. Że ta taśma traci na wartości, się zagina. Nie. Ja już tyle mechanizmów przerobiłem i powiem wam szczerze, że jakoś nie zauważyłem, żeby po czyszczeniu, po wymontowaniu rolki dociskowej był jakiś później problem z tym, że po zamontowaniu ponownym ta rolka, nie wiem, ślizga się i zgina taśmę. Tym bardziej, że są tam takie dwie podkładki, które wam zawsze pokazuję, tak i ta rurka i nakrętki generalnie. Jak się tego nie założy, to tak, to będzie się ślizgało, ale jak to się poprawnie złoży, mimo trudności i problemów, to nie ma kłopotu. Dobra, i słuchajcie tak, wyczyszczona rolka, tak, ją wymontowałem, pod kran wziąłem, to jedziemy tak, nakładamy na prowadnicę rolki troszkę smaru, żeby się lekko kręciło, tak, hyc, za dużo mi się wzięło, dobra, tak, już tu dwie podkładki są podłożone i teraz bierzemy pyk, wkładamy, tak, kręci się, kręci, dobra, i teraz wkładamy. Tutaj niełatwa sprawa, ale może się jakoś uda zrobić bez płaczu, tak zwanego. Dobra. Ok. Dobra, założone i te podkładki, słuchajcie, trzymają tą rolkę, żeby ona nie jeździła właśnie góra-dół. Dobra, i teraz zakładamy podkładkę i śrubę. Tutaj, tak, i mocno dokręcamy. Dobra. Okej, no i tak mamy zamontowaną rolkę. No to w takim razie możemy sobie śmiało sprawdzić, o, tak tutaj, o, wskoczyło na miejsce. Możemy śmiało sprawdzać nasz magnetofon. Przedtem jednak, żeby nie było żadnego szumu i tym podobnych rzeczy, już nauczony po zetkach poprzednich, założymy sobie pokrywę czołową, tak, płytę czołową i podłączymy masę na układ. No i teraz tak, taśma, ta sama testówka, która była założona na początku materiału i na damie pik. O. Okej. Wejdź, tylko muszę sobie ją, kiedy ono tutaj jest, tak, w tą stronę ciągnie, czyli hyc, hyc. O. I tak. Dobra, tak. Nie trzeba jej naciągać, jest naciągnięta. Patrzcie, świeci wskaźnik. Ale przewijanie to jeszcze zaraz poprawimy. Ono się musi rozkręcić, ale tam trzeba sprężyny to naciągać.
Patrzcie. Tak się bawić można. Przewijanie w tą stronę ciągnie, czyli tylko tamten talerzyk. Ale to jest znana przypadłość. Dobra, tak. I ja w oczy patrząc swe, mocno biły serca dwa, jak w najpiękniejszym śnie. Dzisiaj będziemy sobie nagrywać z magnetofonu, tak, z M9115 podłączonego do ET9100, bo to fajne połączenie jest, powiem wam, do szpulowców. Dobra, tak. I teraz tak, taśma się nawija i jak będzie zaraz grało, to zobaczymy. Dobra, dzisiaj taką pioseneczkę nagramy. Dobra, ścieżka 1-2 na początek, tu 0 na liczniku. Dobra. I teraz trzeba przewinąć troszkę. Tak. I jedziemy, słuchajcie. Tu na 8 ustawione na razie. I jedziemy. Zobaczymy, jak nagra. Będę próbował, testował. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak widzicie, wskaźnik się ładnie wychyla. A potem nagramy na ścieżkę 3-4, coś zobaczymy. Wiosna, 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 wiosenny pierwszy wiek. Wiosna, wiosna, wiosna i ciepły wiatr wśród drzew. Dobra, słuchajcie, dzisiaj tak klasycznie można by powiedzieć. Stare utwory pasują do tego sprzętu. Dobra. Myślę, że tu zatrzymamy. Stop. I teraz tak. Odwijka do zera. Tak. Odwijka do 0-0. I będziemy nagrywać ścieżkę 3-4. Jeszcze będzie test z mikrofonem za chwilę. Ale najpierw z muzyczką. Stop. Dobra. I teraz tak. Wciśniemy sobie już zapis. Tak, pauza, zapis. Przełączamy na ścieżkę 3-4. Troszkę odsłuchałem i powiem wam szczerze, że brzmi to nie głupio. Ale widać, że głowica nie jest zajechana, bo nie trzeba ustawiać tych wszystkich potencjometrów, podkładu i innych. A teraz weźmiemy sobie taki album. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy mam. Tak, tu są trzy kasety i jakby to powiedzieć, to sobie zaraz z tego sobie nagramy Irenę Woźniacką. Zobaczymy, jak to będzie działało. Przewinę do początku. Dobra, niech se tutaj zagra. Kawałek przewiniemy i tutaj odwiniemy, bo ta taśma jakaś taka, chodzi kaseta jakaś taka strasznie zjechana. Dobra, niech nagrywa ten kawałek. Ale skacze, zobaczcie. Zobaczymy. Dobra, nagramy. Zobaczymy, jak to będzie szło. No dobra. Fragmencik się kończy. Dobra, tutaj robimy stop. I pyk. I przewijamy i sprawdzamy, jak nasz kochany magnetofonik szpulowy nagrał. Powiem wam, że z kasety, tak jak i u siebie patrzyłem na egzemplarzu, to najlepiej chyba nagrywać z kasety, z magnetofonu. I patrzcie. I
To jest nagrane tutaj. Barwa działa. Wiosna, wiosna, wiosna. Trochę przesteruję, bo za głośno ustawiłem. Wiosna, wiosna, wiosna. I ciepły wiatr wśród drzew. I blade śnieżyczki wychyną na świat. Do słońca całunków i lśnie. Jeszcze tak jest, że to jest. I potem nadejdzie ten dzień, kiedy znów zachwili. I ścieżka 3-4. Spróbujmy jeszcze połączyć ścieżki z ciekawości. Będzie bałagan, uwaga. Słychać jedną z drugim. Zresztą co ja będę was fletniami pana katował. Weźmiemy dzisiaj, pojedziemy w klasykę tak zwaną i będziemy stare nagrania nagrywać na ten fragment taśmy. Dobra, ta taśma i tak jest cicho nagrana, więc tu nie trzeba jakoś za bardzo manipulować. Ustawimy sobie na 7 potencjometr. I tak, nagramy kawałek na 1-2, potem cofnę ten sam kawałek, wcisnę 3-4 i sprawdzimy działanie na mikrofonie. Dlaczego miłość otulina świat? Tak piochuki nuci pan, do niebo z ziemią splut i zwarł. Hyc. I teraz tak, słuchajcie, wyłączamy magnetofon, tak, tu możemy wyłączyć, cofamy taśmę do 0,0, podłączamy mikrofon i zobaczymy, ten mikrofon jest troszkę już wyrobiony, ale może uda się coś na niego nagrać, jakiś kawałek. Dobra, mikrofon standardowy, tak. Ten co zwykle. Jak się go tu wpinało? Okej. Dobra. Zapis. O, patrzcie, a ta ma czułość Z-ka taką, że już jak generalnie wezmę na maksimum, to widzicie, leci tutaj. Już jakby to powiedzieć, zobaczcie, mówię do mikrofonu. O, tu się już wychyla, stuk puk. Działa, dobra, możemy nagrywać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ja za głośnego głosu nie mam. Muszę sobie, wiecie... O Jezu, bo... Dobra, 3-4. Mój błąd. Dobra, już jest przerzucona ścieżka. Tamto się nie będzie liczyć. I patrzcie, i teraz mówię do mikrofonu i ten mikrofon się tutaj na maksymalnej głośności się wzbudza. Widzicie, działa. Tutaj puk, 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 puk. Stuk, puk, panie kapitanie, działa wszystko poprawnie. Patrzcie, nawet tutaj nie głupi ten wychył jest. No i zobaczymy zaraz, czy nagra, czy nie nagra. Ścieżka 3-4, ZRK 140 teraz, 2-3, licencja Grundig. Zobaczymy. Dobra, myślę, że tyle można. Pyk. I teraz słuchajcie, odłączamy mikrofon. Zobaczymy. Chyba to przewijanie jeszcze poprawić, bo ono takie trochę skopane. Mój błąd. Dobra, już jest przerzucona ścieżka. Tamto się nie będzie liczyć. Teraz mówię do mikrofonu i ten mikrofon się tutaj na maksymalnej głośności się wzbudza.
Dobra, tu moje te. Dobra, wszystko poprawnie. Dobra, tak, a tu druga ścieżka leci. Serce w życiu najcudowniejszy skarb. Tu akurat idealnie nagrane było, gdzie w proporcji do głosu będzie idealnie. Dobra, tu nie ma już, skończył się głos. Dobra, to teraz próbujemy łączyć te ścieżki ze sobą. Dobra, tak. I ten mikrofon się... OK, i teraz patrzcie, wciskam D, jak zwykle, i sprawdzamy. Tutaj na maksymalnym, na maksymalnej głośności się wzbudza. Słyszycie, że w tle jest muzyka. Ścieżka 3-4, ZRK 140, teraz 2-3, licencja Grundig. Zobaczymy. No i jak widzicie, fajnie to działa jeszcze dla pokazania Wam. Patrzcie. Działa wszystko poprawnie. Patrzcie, nawet tutaj 3-4, po przełożeniu jest 1-2, tak, po przełączeniu. I połączenie. ZRK 140, teraz 2-3, licencja Grundig. Zobaczymy. No. Dobra, słuchajcie, myślę, że więcej tu już nie trzeba robić poza sprężyną w tym talerzyku. Gdzieś tam na YouTubie, na innym kanale to było, nie moim, ale generalnie pokażę Wam, co zrobić, jak ten talerzyk ma problemy z przewijaniem. Żeby nie spowalniał przy przewijaniu, trzeba tu tą sprężynkę, widzicie, jest taka sprężynka, która łączy tu z tą blaszką ten talerzyk. Trzeba wziąć tą sprężynkę i oczywiście ostrożnie, bo ona lubi sobie spaść. Trzeba tą sprężynkę zdjąć i ją po prostu o parę ząbków naciągnąć. Zaraz zrobimy to. O. Tak, no to kwestia, że już te sprężyny są powyrabiane. To też mówię czasami, że jeżeli Wam coś w sprzęcie nie domaga, to nie jest kwestia, że ten serwis, czy nie wiem, czy nawet pasjonat, jak ja, nie wyciąga 100% serca do tego sprzętu. Tylko kwestia jest taka, że po prostu czy sprężyny coś przez wiek, wiecie, nie domagają już czasami. Dobra. Tak. O. Widzicie? I teraz jak jest naciągnięta ta sprężynka, to teraz będzie przewijał. O. Jest założona tutaj na tą prowadnicę. I teraz możemy sobie śmiało sprawdzić, czy ten magnetofon będzie, nam poprawnie przewijał. Mam nadzieję, że ta sprężynka w trakcie transportu nie spadnie. Ja ją jeszcze jakoś zabezpieczę. Zawsze jak Wam coś nie domaga, tak jak ja pokazywałem w tych, też było z przewijaniem w deku kasetowym, to po prostu u siebie tam w tym KX coś, to KX41, to trzeba po prostu czasami tą sprężynkę podciągnąć i wtedy już śmiga wszystko, jak być powinno. Patrzcie, tak, i sprawdzamy. No, przewija, patrzcie, jak rozpędził się. Na maksymalnej głośności się wzbudza. Dobra, a przewijanie w drugą też pędzi. Dobra, bo ten talerzyk nie wiedzieć czemu, ale zawsze jest jakoś mocniejszy. Dobra. Okej. Okay. I słuchajcie, zamykamy nasz teatrzyk. Zobaczymy, jak to się zwykło mówić. Zobaczymy. Mam nadzieję, że już gdzieś koło poniedziałku, bo teraz będzie weekend. Tak. No, myślę, że można nawet i w weekend spróbować już nadać, żeby paczuszka wróciła, tak, bo patrzyłem, że już tam właściciel ma 3 zetki, w tym jedną, która ma, która była już u mnie, tak, z poprzedniego odcinka, też 140T, i to jest kolejny egzemplarz, który właśnie drobny serwis przeszedł. W tej chwili
kondensatorów zmieniać nie trzeba, to i ja nawet słyszę, że jest bardzo, bardzo ładny odbiór. Widać, że coś tu było wcześniej robione, albo nie wiem, mało, jak to się mówi, mało zajeżdżona, ta wyjeżdżona mało ta zetka. To jest dobre pytanie. Gdybym miał taką dźwigienkę, to bym ją założył, ale nie mam takiej dźwigienki. Niestety jakby to powiedzieć, a teraz włożyłem tą zawleczkę w ogóle dalej się wsunęła, trzeba ją wyjąć. Trzeba sobie poradzić. O, dobra, wyszła. Tak, no innego wyjścia to tu nie ma. On trochę wyżej jest, no ale inaczej się tego nie da założyć. Dobra. Okej. Dobra. Słuchajcie, mamy ogarnięte. Dobra, myślę, że możemy śmiało podsumowywać nasz wieczór roboczy. No i patrzcie, efekt końcowy. Tak, patrzcie, zaczepy tutaj całe, tak. W ogóle cały ten stan zetki jest, można by powiedzieć, taka perełeczka. Czekajcie, wyłączę, żeby o, dla pokazu było ładnie. Dobra, teraz tak, zakładamy taśmę. Trzeba ją osadzić tak, bo coś się krzywo nałożyła, jak to sprawdzałem jeszcze poza kamerami i zablokowała cały mechanizm. O, ale teraz mam nadzieję, że będzie ok założona. Dobra, tak. Patrzcie, włączamy. I patrzcie, przewija. Tak. Leci. Odtwarzanie, tu było na dla mnie pięć, czyli dwie ścieżki. Wieszało ten sam, przecież coś nadrywa. Wszystko idzie równo, tu nic nie trzeszczy. Pokochaj mocą duszy swej, daj każdy dzień, daj nocy dzień, ja zawsze ze mną. Dobra, i przewijamy do tych dzisiejszych baletów. Tak. Trochę będzie tego przewijania. Dobra. Stop. Czekaj, jeden, dwa. Znów aleją parki będą szły. Boją to najprościej. Zobaczmy, czy zapis działa. Działa. Dobra. Że jest czas miłości. I ścieżka 3-4. Kompleksu Miss Polonia. Panowie prężą świeczy. Miss Polonia. To jest jesteś czy nie ty? Miss Polonia. Świat nie na patrze śpią. I 1-2. Cudną białą bajkę o liściach białych bzów. Jak trudno po nocy uwierzyć tym snom, gdy śnie. Ale to było już nagrane z poprzedniego razu, to trochę sobie odwiniemy. Miss Polonia, panowie prężą świeczy. Miss Polonia, to jesteś ty czy nie ty? Miss Polonia. Połączone. No, więc to by było, słuchajcie, na tyle. Dziękuję wam za obejrzenie materiału. Tak, Zetka wraca z powrotem. Mam nadzieję, że cało dotrze. Jeśli się podobało, to łapka w górę mile widziana. Zapraszam do subskrybowania. Zapraszam także na mojego bloga elektronicznego na Facebooku Napraw to Jakub Wiśniewski. I widzimy się w kolejnych elektronicznych materiałach.